Cześć wszystkim! Dzisiaj porównam dwie frytkownice tłuszczową Silvercrest z Lidla oraz beztłuszczową firmy Transa. Frytkownica beztłuszczowa wyposażona jest w misę o pojemności maksymalnie 2,5 litra oraz koszyk z nieprzywierającą powłoką, dzięki czemu po smażeniu tłuszcz nie pozostaje w pożywieniu, o pojemności maksymalnie 1,5 litra. Na górze urządzenia znajduje się duży i przejrzysty panel sterowania w postaci wyświetlacza LED. Mamy możliwość wyboru temperatury w zakresie od 80 do 220 stopni. Do wyboru mamy 5 automatycznych programów pracy: rozmrażanie, frytki, kurczak, stek i ryba. Dla każdego trybu zaprogramowany został proponowany czas pracy oraz temperatura sugerująca odpowiednie przygotowanie potraw na danych parametrach. Oczywiście możemy to zmienić i dostosować parametry według siebie. Moc urządzenia to 1250 W. Frytkownica tłuszczowa Silvercrest posiada misę na olej o pojemności 2,3 litra oraz kosz do smażenia ze stali nierdzewnej o pojemności 500 g. Funkcja obniżania lub podnoszenia kosza, także podczas zamkniętej pokrywy. Pokrywa z aluminiowym trwałym filtrem tłuszczu i okienkiem panoramicznym ze szkła żaroodpornego. Dwie lampki kontrolne, czerwona i zielona. Termostat przesuwany ze skalą temperatury w zakresie od 150 do 190 stopni. Moc urządzenia to 2000 W. A teraz pewnie zastanawiasz się, którą frytkownicę wybrać, tłuszczową czy beztłuszczową. Frytkownice tłuszczowe przygotowują potrawy znacznie szybciej niż frytkownice beztłuszczowe, ale niestety musimy liczyć się z tym, że te potrawy będą nasycone dużą ilością tłuszczu. Frytkownice beztłuszczowe są urządzeniami konwekcyjnymi, zamiast tłuszczu używają gorącego powietrza, do takiej frytkownicy dodajemy tylko niewielką ilość oleju lub wcale. Dania są gotowe szybciej niż przygotowane w piekarniku, a do tego danie jest soczyste w środku, a chrupiące na zewnątrz. Możemy przygotować w niej zdrowe i lekkostrawne potrawy, takie jak ryba, warzywa, krewetki czy mięso. Ponadto frytkownica beztłuszczowa nie pozostawia w całym domu brzydkiego zapachu przypalonego tłuszczu. Takie urządzenie jest też prostsze w utrzymaniu, ponieważ nie ma potrzeby wymiany oleju oraz czyszczenie jest dużo prostsze. Moim zdaniem frytkownica beztłuszczowa będzie zdecydowanie zdrowszym wyborem dla całej rodziny. Taka frytkownica daje nam możliwość zminimalizowania spożywania oleju do minimum. Jeśli zależy nam na ograniczeniu tłuszczu w diecie i by jeść zdrowiej, to warto zastanowić się nad zakupem frytkownicy beztłuszczowej.